Cześć, witam w krótkim odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyglądają przygotowania do zimy jeszcze w tej starej szklarni. Niestety nowe nie zdążyłem zrobić, ale o tym sobie porozmawiamy późną jesienią, jak będzie chwila czasu. Na dworze oczywiście leje i to konkretnie, leje od ponad tygodnia. Można śmiało powiedzieć, że 90% czasu przez ostatnie 9 dni pada deszcz. Na dworze jest tak wszystko zalane, że w terenach zalewowych, zawałem, w okolicach koryta Wisły jest no powódź dosłownie. Momentami jest 3 metry wody powyżej stan, a u mnie na zewnątrz, tam gdzie można sobie pospacerować po trawniku, jest takie błoto, że buty wciąga na 2-3 cm, nawet trawa nie pomaga. Także możecie sobie to wyobrazić. Rośliny cytrusowe są jeszcze na zewnątrz, ale reszta właściwie już jest pochowana. Cytrusiki wylądują tutaj. Myślę, że za tydzień albo dwa, bo w przyszłym tygodniu podobno ma być cieplej. Ma być kilkanaście stopni i przestać padać. Więc niech jeszcze sobie postoją. Ja tu jeszcze sobie trochę poogarniam temat. Natomiast większe banany będą w nowej zimowni. W zimowni zrobionej z pomieszczenia gospodarczego. Ja Wam to pokażę, ale myślę, że za 2-3 tygodnie dopiero najwcześniej. I w tej zimowni właśnie spędzą zimę. Tam też wylądują niektóre papaje. Taki eksperyment, chociaż już widzę olbrzymią różnicę pomiędzy papajami w szklarni, a w zimowni. W zimowni są w gorszym stanie. Chociaż zrobiłem tam jeszcze doświetlanie i mam zamiar jeszcze je rozbudować, no to tutaj jest zdecydowanie lepiej. Temperatura w mojej drugiej zimowni będzie się wahała w granicach 15-17 stopni. Jest to, tak jak mówiłem, pomieszczenie gospodarcze, ale nie ogrzewane. Natomiast tutaj, w tej części, którą widzicie, również temperatura będzie się wahała w granicach 17-20 stopni zimą. W tej chwili dogrzewam, tak jak w zeszłym roku, koparą kryptowalut. Jest to dla mnie wygodne, bo mogę sobie tu tak jakby trzy biegi ustawić, więc trzy moce kopania i zarazem grzania. Ten najmniejszy bieg, który stosowałem w zeszłym roku i w tym roku też będę raczej stosował, to jest około 300, może przesadziłem, 400 W. Natomiast drugi bieg byłoby 800, trzeci bieg będzie pewnie jakieś 1200, 300, 1400 W. Tak by mniej więcej to wyglądało i to leci sobie po prostu non stop 24 godziny na dobę. Nadmuch jest w tamtą stronę i w zimę tutaj mam w planie znowu wyłożyć to taką ścianą z folii bąbelkowej tu i tutaj, tak żeby tamta część była cieplejsza, ale nie wykluczam, że w tym roku będę grzał troszeczkę mocniej niż w zeszłym roku. Mam nadzieję, że mi energii starczy. Fotowoltaika jeszcze nie skończona, ale o tym też w innym odcinku. Dorobiłem dużo więcej niż w zeszłym roku, natomiast to jest jeszcze wszystko kropla w morzu, można by powiedzieć. Jeszcze tej energii potrzebuję co najmniej o 3/5 więcej, tak mniej więcej licząc. No i może na koniec tego odcinka pokażę Wam tą półkę, to znaczy się omówię rośliny, które się na niej znajdują, bo praktycznie od roku nie omawiałem drobnych roślin, nie pokazywałem, co tam z nimi. I tak w kolejnych odcinkach pokażę Wam jeszcze kolejne roślinki. Więc tak szybciutko przejedziemy po nazwach takich konkretniejszych roślin, które tutaj widać. Tu mamy papaję redwine'a, czyli te duże papaje, które mam tutaj. Jest to papaja ukorzeniona z odcięcia. Odcięcie było wykonane w części łodygi i udało się jedną ukorzenić. Kolejnych się nie udało ukorzenić, ponieważ cięcie papaji w ten sposób jest bardzo trudny w ukorzenieniu. Raczej papaje się powinno ukorzeniać z piętki, ale o tym powiemy sobie w jakichś odcinkach o papajach jeszcze, myślę, jesienią czy zimą. Natomiast następna jest papaja babako, właśnie ukorzeniana z piętki. Tutaj jest 100% sukcesu. Ukorzeniłem tych babako dość wiele, tylko jedna się nie udała. I tu z tyłu są pitangi czerwone, które zostały odsadzone od rośliny macierzystej, gdzie udało się odsadzić małe drzewka razem z korzonkiem. Po prostu od korzenia odbiły nowe roślinki i udało się po prostu odciąć taki kawałek, który miał własny korzonek. Próbowałem też ukorzeniać pitangi chyba z 10 czy kilkanaście patyczków i powiem Wam, że mi się nie udało. Możliwe, że pitangi się po prostu nie da ukorzeniać z odciętych zrazów takich. Co tutaj mamy dalej? Z przodu Black Sapote. Niedawno wykiełkowało. Jedyna roślinka, która wykiełkowała z 10 zamówionych nasion, więc jej cena wyszła tyle, nawet więcej, niż gdybym sobie kupił po prostu tą roślinę już gotową. Tutaj jeszcze mamy Passiflorę. Teraz odmiany nie pamiętam, ale troszeczkę sobie gatunków chcę zebrać do przyszłej szklarni. Z 5 zamówionych gatunków wykiełkowały 2 i to tylko po 3 rośliny, a nasion było po 20.
Zaraz obok mamy jackfruita, ale jest to jackfruit dziki. Zamawiałem jackfruita, szarpnąłem się na jackfruita szczepionego. Niestety ta szczepka uschła i została tylko ta dzika podkładka. Obok tutaj jest znowu babako, które się właśnie ukorzenia. Niedawno było odcięte od rośliny macierzystej, bo były aż trzy odrosty. Dwa zostają już na stałe. Tutaj mamy z tyłu taką roślinkę, która jest troszeczkę spokrewniona z pitangami chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jest to Cedra Bayshery. Możecie sobie poszukać, zobaczcie sobie tutaj nazwę, żeby sobie ewentualnie przepisać. I to jest też roślina, która fajnymi owocami owocuje, ale rośnie niesamowicie wolno. W tym roku od wczesnej wiosny przyrost to 3 listki. Po prawej stronie również roślina, która rośnie bardzo wolno, właśnie ta Pitanga tuba. Bardzo podobna do pitangi, z tym, że owoce żółte i większe chyba. I w tym roku przyrost przez od wiosny 2 listki. Także nie ma szału. W porównaniu z pitangą, która rośnie jak szalona, to są żółwie. Cztery rośliny. Raz, dwa, trzy, cztery. To są sapodille, czyli owoce, które dają owoc wielkości śliwki, o smaku karmelu podobno, czy coś takiego. Wygląda apetycznie, no i może kiedyś się doczekam owoców za jakieś długie, długie parę lat. Wzrost jest średni, to co tu widzicie, wykiełkowało w zeszłym roku zimą. Tamte roślinki, które są z tyłu, były wielkości tej roślinki, a ta roślinka bardzo kulała i dopiero teraz ruszyła. Tu mamy ahaha, jest to roślina bardzo trudna w utrzymaniu. To znaczy wymagałaby bardzo specjalistycznych warunków, a ja się w to nie chcę bawić. Miałem tych roślin więcej, zostały chyba trzy takie żywotne. Jej przyrost to 2 liście rocznie. Te rośliny mają 3 lata praktycznie mniej więcej od momentu wykiełkowania. Na początku puściły po parę liści, a potem 2 liście rocznie. Istny żółw. Black Sapote, które kupowałem razem z widzami, wypuszcza nowy odrost. No i rośnie całkiem przyzwoicie, ale moje duże Black Sapote, które miałem takie prawie metrowe, niestety padło. Był jakiś problem z korzeniem, to już chyba sprzedawca bardzo kiepską roślinę mi wysłał. Padło, pociąłem na kawałki, próbuję ukorzeniać, ale nie wierzę, żeby coś z tego było. No po prostu tak się też zdarza. Strata, niestety strata. Tutaj z tyłu właśnie jeszcze te ahaha, czyli wygląda na to, że mam cztery. I próbuję ukorzenić po raz kolejny Black Pitangę, chociaż podejrzewam, że nic z tego nie będzie, bo już to robiłem wielokrotnie. Jest tu wilgotno, więc nie muszę nakładać żadnych słoiczków i butelek. Tak to wygląda na pierwszej półce, czyli tak wygląda koniec dzisiejszego odcinka. Kolejne półeczki Wam omówię w kolejnych odcinkach. Jak już się tu trochę powprowadzam, wybaczcie, że tych odcinków teraz jest mało, ale po prostu nie mam czasu, muszę iść do pracy. Mam tam dużo roboty, późno wracam i zostaje mi tylko 2 dni, sobota, niedziela, na wszystko, co mam do robienia innego przy domu i w ogóle. Także dzięki za oglądanie, kończymy ten dzisiejszy odcinek i zapraszam oczywiście do następnych, a ja załączam znowu ogrzewanie. Na razie, cześć, hej!